Warto było oglądać to spotkanie do samego końca, żeby zobaczyć rozstrzygnięcie w tym meczu. Chociaż mimo wszystko sporo obiecywałem sobie przed tym spotkaniem. I niestety, mimo wszystko, nie ukrywam, że troszeczkę, ale tak troszeczkę się dzisiaj rozczarowałem. Bo spotkały się dzisiaj dwa zespoły ze sporym potencjałem. I jakbym miał to pokazać na schemacie dłoni, no to to jest Radomiak, hej, to jest Warta. Zaczyna się mecz, ścierają i w końcówce Radomiak odpycha. Boże, jakie to było głupie. Niewiele strzałów, niewiele w ogóle jakichkolwiek okazji. Sporo gry w środku pola. Dużo starć między zawodnikami i dużo leżenia na murawie. A stęskniliśmy się w sumie z Radomiakiem, przynajmniej ja, bo w ostatniej serii gier nie odbył się ten mecz Rakowa z zespołem z Radomia. No ale dobra, mimo wszystko spory szacunek dla Radomiaka za to spotkanie i za zwycięstwo w tej końcówce. Ponieważ w momencie, kiedy mecze są senne i niewiele się w nich dzieje, no to nawet piłkarze mogą wpaść w tą senność. A Radomiak mimo wszystko do samego końca był przytomny i udało mu się rzutem na taśmę zrewanżować Warcie za ten mecz sprzed roku. Kurczę, to było rok temu, a mam wrażenie, jakby lata świetlne minęły. Tyle się zmieniło od tamtego czasu, że to jest masakra. Ale dobra, nie przedłużając. Na duży plus, oczywiście, strzelec bramki w dzisiejszym spotkaniu, Rondon, który ogólnie dzisiaj poza nawet tym strzelonym golem grał całkiem dobre spotkanie, był bardzo aktywny i jako jeden z nielicznych rzucał mi się w oczy w ten pozytywny sposób. Na plus również Kozak, który dzisiaj nomen omen kozacko dośrodkowywał w pole karne. To on zresztą w tej pierwszej połowie podawał do Mauridesa na główkę. Kaput dziś znacznie lepiej niż w Płocku. W drugiej połowie odnotował fantastyczny odbiór w środku pola i z jakiegoś powodu nie zauważyli tego ani komentatorzy, ani no niestety kibice na trybunach. A według mnie czasami dobry odbiór piłki jest lepszy od ładnego gola. Przy okazji Karwot też nieźle. Jakubik też na plusik, bo w pierwszej połowie oddał ten centrostrzał w słupek, który był chyba najgroźniejszą sytuacją Radomiaka w pierwszej połowie. Maurides dzisiaj próbował ciągle tych strzałów z dystansu, naliczyłem 2. Ale mam wrażenie, że mimo wszystko trochę na siłę to robił. Szkoda mi dzisiaj Leandro, bo nie trafił tego karnego. Zasadniczo nie kojarzę wcześniej sytuacji, w której on się w ogóle mylił z tych rzutów karnych. Przy okazji Majchrowicz na duży plus, kilka niezłych interwencji dzisiaj ratujących Radomiaka. No i wydawało się przez całe spotkanie, że będzie to mecz bez historii dla zespołu z Radomia. No a okazuje się, że jest to drugie zwycięstwo w Ekstraklasie w tym sezonie. I mecz, który wywindował zespół z Radomia na czwarte miejsce w Ekstraklasie, zgadza się. Z 4 meczami na koncie, czyli jednym mniej. No ale pamiętajmy, że to jest początek tej kolejki. A Warta Poznań najlepiej w tym spotkaniu chyba zagrała w samej końcówce. Mam wrażenie, że nieco objęli inicjatywę i stwarzali kilka groźnych sytuacji. Plus dla Lisa, który obronił rzut karny. Milan Koryn to w ogóle jest zawodnik, który dzisiaj stworzył pierwszą groźną sytuację Warty Poznań w tym meczu, a była to minuta 64, zgadza się. Na plus Grzesik, który w tej Warcie wygląda na naprawdę fajnego zawodnika. Dzisiaj przy okazji wystawił Czyżyckiemu patelnię i Czyżycki strzelił w niebo. I ogólnie był to bardzo nijaki występ zespołu z Poznania, naprawdę trudno mi jest wskazać więcej jakichś plusów. Znacznie więcej mógłbym wymieniać minusów. Na pewno minus jest taki, że bardzo mocno zdrzemnęli się w tej końcówce, w tej 93 minucie, kiedy padł gol dla Radomiaka, no bo ten Rondon był kompletnie niepilnowany przy tym strzale. Także co, było to tak jak mówiłem na początku tego filmu, zrewanżowanie się za te ubiegłoroczne baraże o Ekstraklasę. Radomiak wygrywa dzisiaj 1-0 z Wartą Poznań, pokazując niewątpliwie charakter i walkę do samego końca. Tymczasem ja się z wami żegnam, zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka Tradaj, Instagrama Tradaj, na kartę społeczność na kanale Tradaj. Zapraszam was również do posiadania ultra dobrego humoru w ten weekend. Cześć!